gorączka? Lepiej późno niż wcale, przyznaje student farmacji Konrad Sarnowski, który szczepił się dziś rano na MTP. Choć jest w grupie 0, to z powodu opóźnień termin wyznaczono mu akurat na pierwszy dzień szczepień dla seniorów. Trochę było przesunięcie z powodu tych dostaw, które były opóźnione. I dlatego zostałem przesunięty, prawidłowo powinien w poniedziałek być, w tamtym poprzedni. Dlatego od samego rana w kolejce do szczepień na MTP mogliśmy spotkać zarówno studentów, jak i seniorów po 80. Pan Leszek ma 84 lata i regularnie szczepi się też na grypę. Do szczepienia przeciw koronawirusowi nie trzeba było go namawiać. Odczekałem trochę, przyjął mnie lekarz, zbadał. Wcześniej dokumenty te medyczne przygotowałem sobie w domu. Sam zastrzyk był dla niego formalnością. Szczepili mnie w prawe ramię, bardzo elegancko pani. Nawet nie poczułem, że igła weszła. Pan Leszek może mówić o sporym szczęściu, że na szczepienie udało mu się w ogóle zarejestrować. Podobnie uważa pan Bogusław, który załapał się na szybki termin. Dzięki córce i zięciowi o 3 w nocy mnie zarejestrowali. Szczepienia seniorów 70 i 80 plus na MTP ruszyły od rana. Na pierwszy dzień zaplanowano wykonanie zabiegów u 316 osób w podeszłym wieku. W sumie łącznie dzisiaj na targach odbędzie się 676 szczepień, ponieważ jeszcze cały czas szczepimy grupę 0. Jesteśmy przygotowani, żeby tą liczbę dzisiaj przyjąć. 2 godziny po nagraniu tej wypowiedzi na MTP zabrakło szczepionki. Jak się potem okazało, kurier, który miał je przywieźć, nie dojechał na czas. Przerwa trwała 1,5 godziny. Po 13 zabiegi wznowiono. Każdy, kto został na dzisiaj zapisany i miał na dzisiaj wyznaczony termin szczepienia, mógł taką szczepionkę otrzymać. Na targach w kolejnych dniach ma być szczepionych 500 seniorów dziennie. Za to w wielu poznańskich przychodniach nie wykonano dziś nawet jednego zastrzyku, pomimo wczorajszej deklaracji ministra. Jutro zaczynamy szczepienia populacyjne w ponad 5000 punktów szczepień w całym kraju. W przychodni na osiedlu Lecha szczepienia nie ruszyły, będą wykonywane dopiero od jutra, a powodem takiej sytuacji jest brak szczepionek. W lecznicy przy Ziembickiej na Junikowie zaczną się w środę. Przychodnia Posum zacznie szczepić jutro. Wszystkie te placówki z powodu niewielkich dostaw szczepionki wykonają tylko 30 zabiegów w ciągu tygodnia, choć ich potencjał, choćby na przykładzie Posum, jest zdecydowanie większy. Mamy 30 tygodniowo, jeśli byśmy tutaj dobrze wykorzystali potencjał, do 100 szczepień dziennie możemy wykonać. Czyli zamiast 30 tygodniowo możemy ich zrobić 500. Z powodu niewielkiej liczby szczepionek do końca marca będą szczepieni głównie seniorzy po 80, choć na część terminów zarejestrowali się także 70-latkowie. Maciej Szefer, Puls Dnia.